Słuchajcie, ci sobie pomyślałem, że jak siedzę sobie na chillku, nie wiem czy to będzie działało wszystko, ale dobra, powinno wszystko śmigać. Słuchajcie, ja dzisiaj chcę tak. Chciałbym sobie porobić animację właśnie badylaków, nie? Patczaków, stickmenów w pivocie. I możemy to zrobić razem, więc co chcemy robić? Czy chcemy robić jakieś combo? Możemy nawet tu jakąś historię zrobić. Co robimy za animację? Animację, Łuki, naucz się pisać. Teraz tak, parkour. Oczywiście walka, standard. Wpiszę ultimate combo, bo nawet nie mam pojęcia jak to inaczej nazwać, nie? Więc to będzie to. Kiedy kawę właśnie ją piję. Results. Nie, ale pijcie wodę. Już wczoraj mówiłem na odcinku, jak nagrywałem, że w taką pogodę to walcie wodę, naprawdę. Bo ja sobie kawę piję, ale tutaj zobaczcie, nawet mam szklaneczkę z lodem jeszcze, już mam pustą, ale sobie podlewam czasem z dzbanka, bo kawa kawą, ale serio, pijcie wodę, nie zapominajcie. Dobra, dawajcie, poczekamy sobie do 100 głosów. Myślę, że nas jest tyle, że spokojnie 100 głosów na luzie się nam uda zdobyć. Mam 50, więc dawajcie. I głos uciadł. Jezu, parkour wygrywa, naprawdę? Ja bardziej rozkminiam, jak ja mam zrobić jakieś budynki. Może są gotowe budynki w piwocie, nie? A nie, no ewidentnie parkour wygrywa. 9 głosów, nawet nic nie przebijemy tego. Dobra, i teraz tak. Siema. Tick Stickman, tortellini. Ty, ten tortellini wygląda zarąbiście. W sumie odpaliłem go dla beki, ale chyba będzie idealny. Narysuj tło, ale mogę sobie narysować w Photoshopie czy coś takiego? Czy możesz wciągać kończyny, czy mając kontrol? Poczekaj. Co ty dajesz? Co ty pierdzielisz? Czekaj, z kontrolem kończyny, halo? Gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś? Low HP! Ty kozaku, ja pierdzielę! To jest najlepsza rada, jaką dostałem w piwocie. Gdybym ja to wczoraj wiedział. Nie mogę. Można wczytywać tła jak coś. Właśnie widziałem, tylko że... Siema, Mastery Joe. Bardzo dobrze, dziękuję ci za 15 zł. Bardzo dużo pieniędzy. Co się śmiejecie? Ja naprawdę całe życie w błędzie, tak. Całe życie w kłamstwie. No kurde, gdybym to wcześniej... Przecież to można robić teraz wszystkie elementy... O kurde, ale będę miał głupawę dzisiaj, oj. To zaraz, patrzcie, robię teraz tak, czekaj. To będzie niezły live'ik, ja mam dzisiaj głupawę, więc spokojnie, dodaj figurę. A i z kontrolem rozciągam, siema. Przed chwilą tego nie widziałem. Okej, na początek zróbmy coś prostego, nie? No i dobra, nie? Tak się robi animacje w piwocie? Zrób z niego żyrafę. I patrz, teraz dodaję figurę, tortellini drugi. A, dwa tortellini się bawią tutaj. A tutaj nagle... A co wy tam robicie? No, czekajcie, zacznijmy to robić bez kitu. Niech budynki za nim zawalają się. Ej, to może przejdźmy do animata, co? Ja tam mam zrobić wszystko. Godzilla nawet może go gonić, nie? Bo tak tutaj to ja mam lipę. Naprawdę, ten pivot to był zły pomysł. Mysza, czy Mysza sobie otworzy drzwi? To jest teraz pytanie. Teraz się przekonamy. Dobra, czekajcie, ja sobie to wszystko zapiszę teraz. F8, budynek, okej. Dwa, czekaj, ręka dwa. Dobra, no będzie jak będzie, ale na razie jest w miarę git. Jest stabilnie, mogę nimi robić jakąś taką podstawową animację, więc zobaczymy, czy w ogóle można tym skakać i tak dalej. Teraz robię źle inki, tylko jeszcze nie wiem co. Ale widzę, że coś robi źle. Zachciało wam się parkura, naprawdę. Nie mogliśmy się ponapierdzielać dzisiaj po prostu z kimś. Nie mam kontroli nad programem. Wiem co im, naprawdę. Ja się staram, ale ten program, to nawet nie o to chodzi, że mi nie idzie, tylko program mi po prostu daje, wiesz, kłody pod nogi, nie? Wracamy tutaj i będziemy to cisnąć dalej, nic się nie dzieje. Raz, dwa. Załóżmy, że on będzie przygotowywał się do skoku, ale no musi też biec, więc no zrobimy jakąś prostą animację biegu. Bo nic się nie dzieje, ja mówię, no stres. Ja myślę, że zrobimy w ogóle animację na początek biegu, skoku i tak dalej, ja to sobie wszystko potem pododaję w jakimś innym programie, bo ja naprawdę nie ogarniam, jak to dodawać tła w tym pivocie. Tu będzie znowu z tymi palcami, cyk, cyk. No i dobra, to jest prosta pętelka w ogóle na bieganie, nie wiem czy zauważyliście. Patrzcie. Bo to jest cały czas powtarzanie tego samego ruchu. Bardzo dziękuję za dyszkę, Kej. Wiesz co, ja w Valoranta próbowałem grać, to chyba ostatnio gadaliśmy o tym właśnie na czacie. Mi się podoba ta gierka, tylko że nie miałem okazji grać dłużej niż parę dni tak naprawdę. Czasem sobie coś tam oglądałem z Valoranta i fajny jest w ogóle schemat tych skilli, tych postaci i tak dalej, bo... Przede wszystkim bardzo mi się podobają te dymy, że są takie kule, nie? Z dymu. Zrobimy to na scenach kilku i zobaczymy, czy uda mi się to połączyć w całość, nie? Wydał to rozmiar black outline, ok. Dobra, ale mamy to, mamy początek, nie? Czyli mamy bieg. I teraz pytanie, czy ja mogę sobie na przykład w Photoshopie... Gdzieś zapisałem, prawda? A nie, jeszcze nie zapisałem, tu dopiero się zapisuję, okej. Dobra, czekajcie. Ale dobra, to już będziemy wiedzieli na przyszłość, nie? Następną już sobie narysuję wcześniej. Wczytam i będę wiedział, co mam robić. Początek był, to jest 18 już na razie, ale spokojnie. Mamy jeszcze z godzinkę, półtorej, więc coś jeszcze porobimy. Czekajcie, a mogę to zaeksportować jako AVI? Jest, AVI Video, jest, dobra, git. Poczekaj. Ziemia 2. Robimy testy.
Ziemia 2, PNG. A czekaj, nie, wszystko. Ctrl B, Ziemia 2. Tak. Tak, działa Inki. Ło! I to jest, kurde, celna uwaga. Będzie bardzo prosto oczywiście, jak widzicie. Ja tutaj się tam jakoś za bardzo nad tym nie staram. Ale o to chodzi, żeby to było takie właśnie... takie szkicowe, bo to spoko jest. A, tu będzie kłoda. Ale poczekajcie, jak mamy kłodę, nie, zróbmy coś więcej. Okej, mamy kamyk. Możesz sobie robić dokładnie w ten sposób, jak ja teraz i gitara, nie? Dobra, czyli jest kłoda, po kłodzie on się wbije. To wywal, dodaj figurę. A, tylko jedną. Czytaj figurę. To był, jak on się nazywał? To musimy dodać teraz ruch, nie? Prędkość musimy mu dodać, czyli ja bym go rozciągnął mimo wszystko. Ale to, że można rysować te tła, ja nie wiedziałem o tym, w sensie... Kurde, już tak do mnie korzystałem z pivota, że naprawdę nie miałem pojęcia, nie? Firma Wake bardzo znana na Polsce, właśnie nie kojarzę, totalnie. Musiałbym zobaczyć, może się do nich odezwę wtedy. Bo ja chętnie sprawdzę nowe sprzęty, jak mogę coś jeszcze dla was załatwić z tego, to... Ej, spoko jest chyba, nie? Jak myślicie? Teraz, żeby nie tracić movementu, ja bym zrobił coś głupiego. Zrobiłbym, że na przykład on się przetacza, wybija się z rąk i na przykład kuca na tym, na tej gałęzi, jak wiecie, jak chyba Naruto tak było, nie? Dobra, nie, no chyba będzie miał sens, nie? Wydaje mi się, że będzie git. Powiem, że git. Spoko, Serek. Śmiało sobie możesz patrzeć, oglądać. Nie zawsze musicie się udzielić na czacie. Ja mówię, jest nas mniej, więc na spokojnie. No stress. Dobra, powinno być teraz okej. Dużo lepiej powinno być. Zapisuję. Tam coś się stało jeszcze przy tym, kurde. Tu. Coś tu jest nie halo, czekajcie. Okej. Tu już ściśnianie pomału. Dobra, no chyba powinno być teraz okej. Zobaczmy. No, troszkę lata ta noga, ale jest dużo lepiej, nie? Ale wiecie, co jest fajne w tym pivocie? Że tu się naprawdę można tym bawić. Naprawdę się można tym bawić, fajnie. Dobra, jak dodamy izauty, będzie git. Naprawdę. Co cię ominęło, Mati? Robimy sobie animację parkoura. Jak widać. O nie, tam będzie dużo tych izautów do dodania. I izinów. Coś w mojej głowie siedzi, ale jeszcze nie wiem co. Co ja robię temu ziomkowi biednemu? Ale jaki szczęśliwy, nie? Patrzcie, jak on wygląda. Jupi. Tam jest jeszcze kawał drogi, nie? Zaraz cofniemy się, zrobimy te izauty. Tak, to z tym kontrolą naprawdę pomaga, bo te kończyny... Kurde, można tak fajnie dopasowywać. Cyk. Nie, no wygląda jak debil. O Jezu, faktycznie nie widać, bo tu mam kamerkę w tym miejscu. Poczekajcie, nie, zrobimy to w ten sposób wtedy. Już nie chcę mi się na streamie wszystkiego dostosowywać. Ale nie, to jest do poprawy, to jest do bana, patrzcie na to. O Jezu. Czekaj, jeszcze niżej. Nie mogę. Nie, to jest do zmiany, czekajcie. Ale cieszę się, że wróciliśmy do tego pivota. W sensie, zrobiłem to w animacie, ale... Kurde, mam ból dupy lekko, że tak to działa. A nie inaczej. Siema kebab, chcesz coś zobaczyć? Zobacz. O, już ci pokazuję, cośmy dzisiaj zdziałali. Nie będziesz widział końcówki niestety, ale to może nawet dobrze, masz. Masz, na razie mamy tyle. Trzeba się kebab ustawić znowu na nagrywki z głuchego telefonu, kurczę, bo ludzie chcą. No jest, Michałko, niestety. Jeszcze to poprawimy najwyżej następnym razem, ale też jest dużo jeszcze przestrzeni do poprawy. Sklejmy jedynkę z dwójką, zobaczmy jak to w ogóle wygląda. Dobra. Jest git, teraz dodajmy małe dźwięki i będzie git. Jak życie, wszystko z porządku, Mateusz. Troszeczkę jeszcze czasu mamy, więc te troszeczkę czasu wykorzystajmy jeszcze, dobra? Genialnie wyszła? Nie, taka średniawka wyszła, ale jest znośnie. Jest znośnie, ale dziękuję. Niby tak, tylko że ja bym to jednak mimo wszystko wziął i przyspieszył. Tutaj teraz jakiś mały dymek, a to ten z przodu może być. Ten z przodu był fajny, taki właśnie prosty. Szczerze zapomniałem, ale no... Fajnie jest. Myślę, czy coś jeszcze dodawać tutaj tak szczerze. No jakieś swingi mógłbym dodać, nie? Ewentualnie. Zobaczymy, czy mam jakiś fajny speedline. Jeżeli mam, to będę dawał. On powinien wychodzić dotąd tutaj, tak o, nie? Cyk. Żeby to miało sens. To będzie grube. Czuję, że to może być albo zajebiste, albo strasznie słabe, ale zobaczmy.
Dobra. Myślę, że to jest tyle, jakby nie będę kombinował za bardzo. Nie chcę dodawać dużo więcej ani nic takiego. Renderuję, zobaczymy jak to całe wygląda teraz. Z elementami, z efekcikami i z dymkami i tak dalej, z pierdółkami. Jest idealnie 19, więc perfekcyjnie wszystko wyszło. Po prostu jak na zawołanie, nie? Tak, no dokładnie, Serek, ale cieszę się, że akurat wróciłeś na końcóweczkę, bo to dzięki tobie między innymi to tak powstało, bo to z tym kontrolem to mi rozwaliło banie, nie? Że można sobie rozciągać. Ja madnessy będę też próbował robić. Muszę sobie tylko elementy skombinować i kupić wszystkie jakby części, chyba że to gdzieś jest do pobrania. Dobra, jako że to nagrywałem, YouTube, bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jak chcecie być na live'ach, to wpadajcie na to wpadajcie w poniedziałek o 17. Oczywiście się musiałem przejęzyczyć. I jak chcecie być częścią takich fajnych projektów, to bądźcie po prostu na tych live'ach każdy poniedziałek o 17. Dzisiaj było wyjątkowo szybciej, ale to nic. Widzimy się każdy wtorek, czwartek i sobotę o 16:30 na filmach. Na razie!